Witam Was serdecznie. No na początku chciałbym zacząć od tego, że przez brak tego stadionu nie zdobyliśmy w tamtym sezonie mistrza Polski, bo nie ma co ukrywać, że będąc gospodarzem czy to w Sosnowcu, czy tutaj na Hutniku w Krakowie, no na pewno nie przegraliśmy 4 spotkania, które tutaj na remonta prawdopodobnie nie miałyby miejsca. No jak z tym atmosferą i kibicami przede wszystkim, czy to rzeczywiście tak pomaga? No oczywiście, że tak. Przez te wyjazdy różnie było z tym kibicowaniem, zresztą rozmawiałem nieraz z kibicami. Natomiast każdy oczywiście czekał na to, żeby wrócić tutaj na stadion. No i wróciliśmy na połowę na razie, natomiast oczywiście cieszymy się z tego, że w końcu zagramy tutaj ponownie. Dziękujemy za ten wstęp. Paweł jest do dyspozycji, czekamy na Bartek Karczyk. Paweł, to jest takie święto dla kibiców Wisły klubu, że też jest powrót do domu. Tak naprawdę ta organizacja imprez towarzyszących jest pewnie zapięta na taki guzik. Do tej układanki brakuje tylko jednego. Dobrej gry zespołu, tak? No oczywiście cały czas myślimy, jak poprawić naszą grę. Zalążki tej dobrej gry było widać w Białymstoku, natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że czeka nas długa droga poprzez to, że każdy kibic wymaga od nas zwycięstw, nie tylko zwycięstw, ale oczywiście tak samo ładnej dla oka gry. Proszę Państwa, następny, bardzo proszę. Jest czas na jeszcze raz, Bartek. W Białymstoku jest taka ofensywa, w waszym wykonaniu była niezła, ale lepsza niż w poprzednich meczach. No ten problem bardzo duży z tyłu, jak w ciągu tego tygodnia funkcję poradziliście, bo kolana jest trochę podobna w sensie atakowania do Jagiellonii, ona też bazuje na kontrach, mam nadzieję, że będzie na tej pozycji wschodniej i takiej gry można się spodziewać. O problemach tutaj będzie mówił na pewno trener. Ja z mojej strony tylko mogę powiedzieć to, co zauważyłem przez te 2 tygodnie przed meczem z Białymstokiem. No po prostu nie mieliśmy kiedy popracować, bo i Gordon i Eryk w tym momencie akurat byli na kadrze. Także trener na pewno miał tutaj kłopot. Przez ten tydzień dużo pracowaliśmy nad tym, nie tylko oczywiście obrona, natomiast cały zespół nad tym, żeby jak najlepiej grać, gdy nie posiadamy tej piłki. Nie, na pewno cieszy to, że wszystkie trybuny są zadaszone, bo pamiętam te czasy, gdzie tutaj na stadionie były 4 różne trybuny i troszeczkę to śmiesznie wyglądało. Natomiast więcej na pewno kibice będą mogli powiedzieć o pozytywach i o negatywach tego stadionu. Natomiast ja na pewno się cieszę, że murawa jest w bardzo dobrym stanie, bo wczoraj trenowaliśmy i naprawdę nie mam na co narzekać. Co wspomniałem, na pewno szatnie, bo zawsze było zabawnie.